Witamy serdecznie Państwa jako przedstawicielki Towarzystwa Przyjaciół Pajęczna, stowarzyszenia, które tutaj, jak widać, nasza strona internetowa, działamy od 2019 roku. No i głównie skupiamy ludzi, którzy interesują się miastem, jego historią, ludźmi, ale też zainteresowani są promocją. Mam wielką przyjemność być prezesem tego stowarzyszenia. Nazywam się Bożena Szczerkowska, ze mną jest skarbniczka, czyli bardzo ważna osoba w stowarzyszeniu, Maria Gajęcka. Działają z nami różne osoby, wspiera nas bardzo pan burmistrz Piotr Mielczarek, którego tutaj gościmy i cieszymy się, że jest z nami. Dzisiaj, proszę Państwa, będzie wykład, który realizujemy w ramach projektu Budżet Obywatelski Pajęczno, Historia i Ludzie. I jest to taki projekt, który zakłada wydanie albumu na temat Pajęczna, wykładów na temat historii miasta, spacerów historycznych. No głównie to, głównym takim jakby produktem będzie właśnie album, który lada moment powstanie. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników Pajęczna, czyli Państwa zainteresowanych historią i chcących poświęcić to październikowe popołudnie na wysłuchanie, jak sądzę, arcyciekawego wykładu, który wygłoszą nasi wspaniali historycy, pan Krzysztof Pach i pani Jadwiga Pach, która jest z nami. Wielkie brawa, bo właściwie cały ten projekt merytorycznie to opiera się na państwu Pachach głównie. I to, że chcą z nami się dzielić swoją wiedzą i poświęcają tutaj dużo serca, wkładają w to wszystko, to jest naprawdę ich wielki wkład, myślę, że w ogóle w rozwój naszego miasta. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie i jego działalność, to do tej pory wykonaliśmy pajęczańską ścieżkę historyczną, która jest widoczna w parku miejskim koło kościoła. Gromadzimy materiały, współpracujemy z portalami, zwłaszcza historycznymi. Tutaj na przykład jest dzisiaj pan Daniel Klimczak, który ma portal Historia z Przygodą, tak? A wspiera i współpracuje z nami stale pan Mateusz Gajewski, który prowadzi portal Retroskład Pajęczno. Oprócz tego no, inni miłośnicy Pajęczna, pan Marek Urbański, który wykonuje mnóstwo tych różnych ilustracji do naszego albumu. No, proszę Państwa, jesteśmy otwarci, bardzo zapraszamy. Nasze spotkania odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w Domu Sportu. I tam jest nasza siedziba, na ulicy Rekreacyjnej 40. I na tym może tyle wstępu, natomiast teraz oddaję głos panu profesorowi Krzysztofowi Pachowi, pani profesor Jadzi Pach, która tutaj jest z nami. Jest, no to zapraszamy. Zapraszamy. Wprawdzie celem naszej działalności jest promocja Pajęczna, ale dzisiejszy temat będzie troszkę szerzej obejmował zagadnienie. Związane to jest z cmentarzem, z pochówkiem. W związku z tym pozwoliłem sobie troszkę rozszerzyć ten temat na większe zagadnienie, szersze, nawiązując nawet do starożytności, by móc łatwiej przez to wejść w tematy związane i z naszym miasteczkiem. Często na lekcjach historii, czy nawet wiedzy, kiedy wprowadzam w szkole średniej, w liceum sprawy związane z początkami w ogóle rozwoju gatunku ludzkiego, to zwracam uwagę na dwa zagadnienia.
co wyróżnia nas pośród świata zwierzęcego. I dwie takie najbardziej charakterystyczne cechy to jest produkcja narzędzi i stosunek do zmarłych, czyli pochówek. No, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że nasi pradziadowie, jeszcze kilka razy dodając pra, traktowani zmarłych, no, jak ktoś wrażliwy, to może uszy zasłoni, i jako zasób pożywienia. Po prostu zjadali swoich zmarłych z powodu, no wiadomo, niewielkiej ilości pożywienia nie mogło się nic zmarnować. Jednakże Homo sapiens, człowiek neandertalski, jako pierwszy rozpoczął grzebanie swoich zmarłych. I tutaj pokazuje się od razu jedna bardzo ważna rzecz. Pewne podejście nie tylko do szacunku do zmarłego, zabezpieczenie, ale jakiś element wiary w życie pozagrobowe. Wiąże się to z tym, że na przykład pierwsze groby znane człowieka neandertalskiego sprzed 60 tysięcy lat, znajduje się tam obrządek, powiedzmy, tak zwany szkieletowy, czyli pochówek, gdzie ciało było złożone, obłożone kwiatami, posypane czerwonym barwnikiem, tak zwaną ochrą. Składano jakieś bransolety, naszyjniki, a więc to wszystko świadczy o jakimś takim podejściu do zmarłego z wielkim szacunkiem i wyróżnieniem. Jeden z pierwszych grobów znanych, pochówków znanych na terenie Polski, zresztą niedaleko nas tutaj na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, pochodzi sprzed o prawie 30 tysięcy lat. Jest to pochówek małego dziecka, półtorarocznego, jak określili naukowcy w oparciu o zachowane szczątki kostne. I właśnie również w tym pochówku mamy do czynienia, gdzie, no, możemy śmiało powiedzieć, najprawdopodobniej matka założyła temu dziecku naszyjnik złożony zębów dzikich zwierząt, takie charakterystyczne przecież noszone w wielu ludach zajmujących się myślistwem. W późniejszym okresie czasu te pochówki jeszcze bardziej się rozrastają. Gdybyśmy wzięli pod uwagę właśnie koniec epoki kamienia łupanego, tak zwane megality, grobowce megalityczne, potężne grobowce złożone, komory grobowe budowane z kamieni ważących nawet po kilka ton, często później też przysypywane kopcami ziemi, w ten sposób mającymi wysokości nawet kilkanaście metrów, czyli powstają tak zwane kurhany. Obok pochówku takiego szkieletowego pojawia się jednakże nowy rodzaj pochówku, czyli ciałopalenie. Ono będzie charakterystyczne w dużej mierze dla terenów Europy Środkowej, również dla ziem polskich, gdzie ten obrządek ciałopaleniowy staje się jedyną formą pochówku. Zresztą nie tylko u nas. No, znane są przykłady, powiedzmy, no, z nieco późniejszego okresu wikingów, którzy swoich zmarłych wodzów układali na łodziach, knogach i podpalali, więc również forma takiego ciałopalenia, ale znane są również tego typu formy, że taki dostojnik, książę wikiński był chowany na statku, który był wyciągany na ląd, składany ze wszystkimi rzeczami i przysypywany kurhanem z ziemi. Także różne te formy pochówku. Na naszych ziemiach, jak powiedziałem, zaczął dominować jeden sposób pochówku, to jest ciałopalenie. No, mamy właśnie przygotowywaną tą tablicę o cmentarzysku halsztackim, czyli kultura łużycka na ziemiach polskich, gdzie właśnie dominuje, występuje jedyny, jak powiedziałem, obrządek ciałopalny, przy czym on występuje w dwóch takich formach, gdzie zmarłego prochy, które pozostały po spopieleniu, wsypywano do urny i tą urnę wkładano do grobu, albo tylko wykopywano dół, do którego wsypywano resztki stosu pogrzebowego.
Oczywiście dokładano na tym stosie pogrzebowym, składano również narzędzia, ozdoby. No wiadomo, część uległa zniszczeniu, ale były ozdoby wykonywane na przykład z brązu, z żelaza. One nie poddały się, że tak powiem, próbom ognia i w związku z tym znalazły się w tych resztkach pogrzebowych. W okresie starożytności, no tutaj następuje bardzo silny rozwój pogrzebowy w sensie oznaczenia, kto został pochowany. Najsilniej to wystąpiło w Grecji czy w Rzymie, chociaż takim charakterystycznym elementem było to, że cmentarze ówczesne były ustawione poza miastami, nie mogły być w miastach. Wręcz nawet podstawowe prawo rzymskie, prawo dwunastotablic, wyraźnie mówi o zakazie pogrzebu w obrębie miasta. No, my używamy do dzisiaj słowa nekropolia na oznaczenie cmentarza. Mało kto orientuje się dzisiaj chyba już, skąd to nazwa pochodzi. Jest to grecka nazwa dwóch słów. Nekropolis. Polis, czyli miasto. Miasto zmarłych. Gdybyśmy tak popatrzyli na cmentarze greckie z okresu, powiedzmy, V wieku przed naszą erą, to rzeczywiście są miasta. Zmarłych chowano nie w ziemi, a budowano na wierzchu domy, do których składano. Dodatkowo takim ważnym elementem było to, że w rocznicę śmierci zmarłego rodzina obowiązkowo musiała się udać na cmentarz, gdzie spożywano, robiono ucztę. Przy czym dzielono się zmarłym, często powiedzmy, o, na przykład w Rzymie, gdzie może nie wznoszono tych budynków takich, bym powiedział, dla zmarłych, a zmarłych grzebano pod ziemią, ale na wierzchu robiono tablice, tablice nagrobne, na których było wypisane imię, nazwisko, na których zaznaczano datę śmierci, kim był, czasami jego status społeczny, a więc chodziło o pokazanie tego zmarłego, utrwalenie jego nawet wizerunku dla przyszłych pokoleń. W Rzymie na przykład był taki zwyczaj, że zmarłych w tym płycie nagrobnej robiono otwór i w momencie, gdy przychodzono w rocznicę śmierci do zmarłego spożyć posiłek, to właśnie ze zmarłym dzielono się tym posiłkiem, a więc przez ten otwór wrzucano do środka okruchy jedzenia, wlewano napoje, które spożywano. W ten sposób starano się zachować tą więź między żywymi a zmarłymi. Taka sytuacja będzie trwała, można powiedzieć, do końca starożytności. Zmienia się ona już pod koniec starożytności wraz z rozwojem chrześcijaństwa, chociaż trzeba powiedzieć, że w pierwszych wiekach chrześcijanie przyjmują rzymski zwyczaj pochówku, łącząc go z pochówkiem żydowskim, czyli grota skalna, do której będzie składany zmarły, zawinięty w całą, czyli w jakąś materię. W okresie prześladowań chrześcijan to tym bardziej było ukrywane, chrześcijanie się ukrywali, w związku z tym często te groty łączono korytarzami, powstały całe ciągi, takie zwane katakumbami, w których właśnie grzebano zmarłych. Ale kiedy w IV wieku nastąpił proces, w którym chrześcijanie uzyskali równouprawnienie edyktem Konstantego Wielkiego, a Konstantyna, a następnie Teodozjusz Wielki uczynił w 92 roku, w 392 roku, koniec IV wieku, chrześcijaństwo religią panującą, dominującą. To wszystko spowodowało, że chrześcijanie przyjęli rzymski sposób pochówku i chowano właśnie ludzi na ogólnych cmentarzach. Jako ciekawostkę dodam, że w Rzymie za pogrzeb trzeba było zapłacić. A jeśli kogoś było nie stać, nie miał pogrzebu. Po prostu ciało wyrzucano na śmierć. Nie było jakiegoś takiego, bym powiedział, no, kto miał pieniądze, mógł utrwalić, mógł pobudować sobie grobowiec, to stać go na to było, więc zachowało się o nim zmianka. Jeżeli był biedak, nie miał
pieniędzy, no to i ślad po nim wszelki ginął wraz z jego śmiercią. We wczesnym średniowieczu wraz z rozwojem, bym powiedział, kultu świętych, rodzi się zwyczaj, że wierni chcą być pochowani obok świętego. No, wiadomo, święty, to i chociaż jestem człowiekiem grzesznym, to jego bliskość, bliskość pochówku tego świętego mnie uświęci, daruje mi moje, moje część przewinień, a może u Boga się za mną stawi, także jak najbliżej tego świętego, żeby być. Stąd właśnie wokół miejsc, w których zwłaszcza kiedyś, powiedzmy, mieszkali pustelnicy, znani pustelnicy, którzy właśnie zostali uznani za świętych, tam zaczynają powstawać nowe cmentarze. Ale gdy w IV wieku nastąpił okres wędrówki ludów, barbarzyńcy, że tak, jak ich nazywali Rzymianie, których głównym celem było zdobycie łupów, w związku z tym bardzo często niszczyli też cmentarze, bo trzeba pamiętać, że zmarłym do grobu wkładano wiele różnych przedmiotów, w tym przedmiotów ze złota. W związku z tym, że tak powiem, rabunek cmentarzy był na porządku dziennym. Stąd, nie chcąc dopuścić do profanacji zwłok świętego, zaczęto je przenosić do miasta i chować tych świętych w podziemiach kościoła. I za tym świętym, że tak się wyrażę w cudzysłów, poszli Żydzi. Też chcieli swoich zmarłych dalej chować wobec jak najbliższej okolicy świętego. W związku z tym pochówki zaczynają się w kościołach. No, już od, mimo wszystko od IV wieku pojawiają się różne zakazy niektórych cesarzy rzymskich pochówków w kościołach. No, wiary ludu nikt nie potrafił zmienić, lud wiedział swoje. Święte to jest najważniejsze. Poza tym jeszcze jest, była jedna rzecz. Ważne było nie tylko miejsce, że w kościele, ale w którym miejscu? Najważniejsze miejsce to było wokół, to było jak najbliżej kościoła, ołtarza. No, ludzi sporo, nie dla wszystkich miejsca starczy. Zdarzały się sytuacje takie, no, znane z zapisków, nawet powiedzmy w Polsce z późniejszego okresu czasu, kiedy znaczniejsza rodzina starała się wyrzucić kogoś tam z tych podziemi, żeby zrobić miejsce dla siebie. Były sytuacje, kiedy sprawy sądowe ciągnęły się latami o miejsce pochówku w kościele. Nie dla wszystkich starcza miejsca, więc idziemy na zewnątrz. I w końcu IX wieku zostaje wprowadzony taki przepis, który właśnie mówi o tym, że należy chować ludzi wokół kościoła. Stąd do dnia dzisiejszego zachowane słowo cmentarz przy kościele. Cmentarz, rzeczywiście my idąc dzisiaj wokół cmentarza, idziemy po grobach naszych zmarłych. Tam leżą ich prochy. I ze względu właśnie na to, że miejscem odgrywa swoją rolę, starano się być pochowany jak najbliżej murów kościoła. Kościół musiał być budynkiem poświęconym, a więc czym bliżej murów kościelnych, tym bardziej jestem uświęcony. Po drugie, deszcz padając spływa z dachu, spada na mnie, a ten deszcz jest święty. W związku z tym jestem uświęcony. No, mam większe szanse dostać się do nieba. Czym dalej od murów świątyni, tym gorsze miejsce. Najgorsze miejsce do pochówku to było miejsce położone już, no, jak, czym dalej od kościoła, tym gorzej. W XI wieku uznano, że wokół każdego nowo budowanego kościoła musi powstać cmentarz. Przy czym uznano, że cmentarz musi mieć, były dwa takie wzorce, że tak powiem. Jeden mówił, że to ma być 60 kroków wokół od murów kościelnych. Ta granica to będzie granica tego cmentarza. Wokół kaplicy to było 30 kroków.
Chociaż pojawiła się też koncepcja mówiąca o tym, że cmentarz przy kościelnym powinien być tak duży, jak duży cień rzuca kościół. Czyli czym wyższy kościół, tym wyższy, większy cmentarz. No, jeżeli chodzi, powiedzmy, o sytuację, już przechodząc do ziem polskich, to trzeba powiedzieć, że przyjmując chrześcijaństwo w X wieku, sprawy pochówku w kościele katolickim były już ściśle utrwalone. Stąd przyjmując chrześcijaństwo, przyjęliśmy od razu pełne zasady pochówku chrześcijańskiego. Chociaż trzeba też powiedzieć, że mimo tego na ziemiach polskich jeszcze do XIII wieku zdarzały się pochówki pogańskie. Także jak to przysłowie mówi, nie od razu Kraków zbudowano i to chrześcijaństwo, my w szkole uczymy 966 przyjęcie chrześcijaństwa, ale nie, proszę Państwa, to trwało 4 wieki, zanim społeczeństwo w pełni zaakceptowało zwyczaje chrześcijańskie. Ale ten zwyczaj pochówku dość szybko został zaakceptowany, chociaż trzeba powiedzieć też jedną rzecz, że Kościół uznał tutaj sytuację, że do grobów można składać różne rzeczy. I ba, nawet mamy pochówki biskupów, znanych biskupów, w grobach, w których znajdujemy różne, no wiadomo, najczęściej to były jakieś krzyże, jakieś kielichy, z którymi oni odprawiali mszę, bo zwyczaj składania do grobów łączył się z wiarą, że to, co robiłem za życia, to w tym drugim życiu będę robił to samo. W związku z tym zmarłego trzeba wyposażyć. Przepraszam. Trzeba wyposażyć we wszystkie te rzeczy, które miał, z których korzystał za życia. No, tak jak Pajęczno, które było niewielkim miasteczkiem, to pochówek wokół kościoła nie stanowił problem. Z drugiej strony wiele kościołów było, budując kościoły, budowano fundamenty, kopano aż do litej skały i pod spodem powstawały krypty, z których składano zmarłych. Chociaż trzeba powiedzieć, że o zmarłych nikt wtedy specjalnie nie dbał. Śmierć była czymś naturalnym, ba, wręcz uznawano, że śmierć jest czymś dobrym, bo człowiek przychodzi do lepszego życia, idzie do nieba, w związku z tym no, kończy się jego to utrapienie. Poza tym średniowiecze nie przywiązywało aż tak wielkiej roli, to znaczy bardziej było oswojone ze śmiercią. Warunki życia niezbyt dobre, higiena, niezbyt wyżywienie, to wszystko powodowało, że śmierć była czymś naturalnym. Taką ciekawą formą, to znaczy ciekawą, mało kto o tym wie, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa chowano według zwyczaju żydowskiego. W tym sensie, że zmarły po prostu zawijano w całym. Najczęściej było to po prostu prześcieradło albo jakieś płótna lnianego i zanoszono do kościoła na noszach z odkrytą twarzą, tak jakby ten człowiek po prostu no, spał, przynoszono go do grobu, wykopywano, wkładano i no właśnie, jak gdyby zaczynano zapominać o zmarłym. Nie ma czegoś takiego jak dzisiaj na cmentarzach stawianie pomników i tak dalej. Zmarłego chowano, co ciekawe, bardzo płytko, 30-60 cm, rzadziej zdarzały się głębsze groby. I nie stawiano nawet krzyża specjalnego. Rzadko pojawiał się drewniany krzyż. Popadały deszcze, rozmyło się i tak dalej. Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy. W Pajęczynie nie było problemu. Przy kościele był duży plac. Natomiast w wielu miastach życie publiczne, że tak powiem, koncentrowało się w kościele i na placu przykościelnym. W związku z tym po prostu odbywał się na przykład handel właśnie na tych grobach. Stąd one bardzo szybko, te kopczyki ziemi się rozmyły i nie wiadomo gdzie, kto tam był pochowany. Bardzo szybko chowano drugi raz na tym samym miejscu. Jak mówię, Pajęczyn mała liczba mieszkańców, to się nie było problemu. Gorzej było w dużych miastach,
gdzie liczba ludności była duża. Biedaków chowano w grobach masowych, gdzie powiedzmy w takim jednym grobie mogło być i nawet 1000 zmarłych. Kiedy chowano, a znajdowano kości, więc pojawił się zwyczaj budowanej tak zwanej kostnicy, czyli niewielkiego budynku z wykopaną piwnicą, do której po prostu wrzucano wszystkie, a chowię tutaj kogoś, są jakieś kości, no to te kości zbieram, wrzucam tam do piwnicy, a w tym miejscu chowię następnego. Czyli to takie dbanie o zmarłego, to nie miało żadnej tutaj jakiejś, żadnej reguły. Już od XVI wieku zaczyna się, no nie powiem krytyka, ale może jakaś taka zwracanie uwagi na to, że pochówki w kościołach nie są właściwe. Po pierwsze, no, najbardziej znany arcybiskup gnieźnieński Łaski zwracał właśnie uwagę, że liczne pochówki, tak jak mówię, w Pajęczniej były krypty, więc nie było problemu. Ale najczęściej to zdejmowano jakieś płyty z posadzki, kopano bardzo płytki dołek, wkładano zmarłego, zasypywano, zakładano. Ciało się rozkładając, no robiło się ten, posadzki się często zakładały. Poza tym zaczęto zwracać uwagę na niezbyt ciekawe, że tak powiem, zapachy, które w czasie mszy wydobywały się, no cały czas się wydobywały, powodując często omdlenia ludzi. W związku z tym zaczęto zwracać uwagę na chęć przeniesienia zmarłych na cmentarze poza miasto, tak zwane, ale ludzie uważali, że cmentarz polny, jak to nazywano, to jest psi pochówek. W związku z tym bardziej przystoi jakimś, jak mówię, psu, a nie człowiekowi. I nikt ludzi nie był w stanie przekonać, żeby przenieść cmentarze poza miasto. Bardzo ważnym elementem właśnie przenoszenia tych cmentarzy poza miasto był rozwój nauki w okresie oświecenia. I po raz pierwszy pojawił się ten element, a jeszcze może jedną rzecz dodam. W dużych miastach przy pochówkach powodowało to, że poziom gruntu podnosił się. Przy jednym z cmentarzy w Paryżu poziom gruntu podniósł się aż o 9 metrów w górę. Także to rzeczywiście, no, po prostu brak miejsc uniemożliwia już dalsze. Ale rozwój oświaty, nauki w czasach oświecenia spowodował, że w 1777 roku po raz pierwszy we Francji usytuowano cmentarz poza miastem. Polska, Warszawa bardzo szybko poszła za wzorem francuskim, ponieważ 4 lata później, a więc już w 1781 roku, w Warszawie powstaje pierwszy cmentarz poza miastem. No, nie chciało się to przyjąć. Pozwolą Państwo, że przeczytam taki wiersz, który był przeciwnikiem, autor był przeciwnikiem właśnie takiego pochówku poza miastem. Pisze o tym szlachcic. Sen miałem, iż zeszłego roku po długiej chorobie biednym mnie z gmiotkiem porzucono grobie. Nie mogę znieść obelgi, że prosty chłop lada pobrata się, że szlachcicem fuknę na sąsiada. Precz nie snu to z tym ścierwem, gdzieś do inszej jamy. I po śmierci znać, co są szlachta, a co chamy. Nie cno to, chamie, wej, wej, odpowie mi raźnie. Nie masz tu żadnych niecność, sameś taki błaźnie. Wszyscy w tym dole równi, milcz, a śpi w pokoju. Jako ty swego pane, tak ja swego gnoju. Element przełamania tego pochówku na cmentarzu poza miastem stał się dopiero śmierć i pogrzeb biskupa Gabriela Wodzyńskiego, który zażyczył sobie być właśnie pochowany na cmentarzu poza miastem. Spisał testament, przeznaczył dość znaczne sumy na ten cmentarz i w związku z tym, no, zaczęło być ten element powoli przełamywany, zwłaszcza w dużych miastach. Małe miasteczka pozostały
wierne swojej tradycji, chociaż trzeba powiedzieć, że państwo tutaj dość szybko poszło za przykładem Warszawy, ponieważ pierwszy pochówek pajęcznie na nowym cmentarzu odbył się w roku 1811, jak wynika z ksiąg parafialnych naszej parafii, a więc no, nie było to zbyt wiele lat po Warszawie, kiedy w Pajęcznie powstał nowy cmentarz, ale trzeba powiedzieć, że ten proces następował powoli. W 1866 roku ukazało się zarządzenie, w którym uznano, że każda parafia musi mieć cmentarz poza miastem położony minimum 1000 kroków od granic miasta. Czyli widać, no, pół wieku trwało, nawet więcej, zanim ten proces tworzenia cmentarzy pojawił się poza miastem. Taki cmentarz poza miastem musiał być obowiązkowo otoczony murem. Mur miał być granicą świata żywych, świata zmarłych. Często do tego cmentarza prowadziła aleja wysadzana drzewami, między innymi dęby, które niby symbolizują długowieczność, symbolizują potęgę, ale miały one również symbolizować, jak wątłe jest życie człowieka wobec przyrody. Cmentarz przeważnie był w kształcie kwadratu lub prostokąta. Od głównej bramy do środka prowadziła główna aleja. Na środku cmentarza był zawsze wznoszony krzyż. I to miejsce wokół krzyża nosiło nazwę niebo. I to było miejsce, gdzie no, najważniejsze, najbardziej preferowane miejsce na cmentarzu, to są, nawet gdyby państwo popatrzyli troszkę na naszym cmentarzu, no to tam też, że tak powiem, okoliczna szlachta jest chowana, a nie, że tak powiem, jakiś tam skromny mieszkaniec Pajęczna. A nie wiem, czy państwo wiedzą, gdzie na cmentarzu jest piekło? Na cmentarzu też ten piekło było. Piekło to było, druga część taka podstawowa cmentarza, to poza niebem, to była prawa strona od wejścia na od bramy głównej na prawo. To było też takie miejsce uprzywilejowane. Stąd tutaj też, gdybyśmy pajęcznie popatrzyli, no, najstarsze groby, grobowce, to znajduje się tutaj, to jest szlachta, też tam była chowana, podobno też tam były groby pajęczańskich proboszczów. Piekło było po przeciwnej stronie, czyli na lewo od bramy, lewy narożnik cmentarza był nazywany piekło. W tym miejscu chowano samobójców, chowano dzieci nieochrzczone i chowano ludzi zmarłych w wyniku, no, na przykład topielców. I chowano ich pod samym murem. Wszyscy starali się być pochowani dalej od muru. Ten, bliskość tego muru przeniosło się to z cmentarza przekościelnego, że to jest to gorsze miejsce, stąd odsunięcie od tego muru i pod murem. Zresztą w znacznej części, jak widzimy, pod murem jest aleja, a nie ma grobów, żeby właśnie no, nie być pochowany w tym najgorszym miejscu. Prostopadle właśnie do tej głównej alei szła druga aleja przecinająca cmentarz na pół i od tego miejsca wzorem właśnie, tak jak w Grecji to było, tworzono prostopadłe alejki, przy których byli dopiero chowani zmarłych. Stąd ta nekropolia zachowuje układ taki miasta. Ma to być to miasto zmarłych. Tutaj my żyjemy, a tam jest miejsce dla naszych zmarłych. W dniu dzisiejszym, no nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale jakoś społeczeństwo zapomniało o tym podziale cmentarza na część lepszą, gorszą. Dzisiaj już tego nie ma, bym powiedział, jednakowo jest każde miejsce traktowane, a z drugiej strony właśnie powracamy do starej rzymskiej zasady, czyli stawiania pomników nagrobnych.
nawet z czasami szerszymi opisami, kto tutaj jest pochowany, co ma właśnie być tym elementem uczczenia naszych zmarłych. Bo zapomniałem właśnie dodać, że średniowiecze było anonimowe. Wiadomo, że pokazywanie własnej osoby to było jeden z grzechów głównych, czyli grzech pychy. Stąd na przykład średniowieczne zachowane rzeźby, obrazy nie mają podpisu, tam się nie podpisywano, bo to byłby grzech. W związku z tym przeszło to samo i na groby. W związku z tym na grobach nie było jakichkolwiek tam. Zmienia się to dopiero gdzieś w XIV wieku, o czym jeżeli będą Państwo zainteresowani, to następny wykład możemy przygotować na ten temat. Zmienia się to, gdzie szlachta, bogaci mieszczani upamiętniają się, budując pomniki dla siebie, budując pomniki w kościołach. I to jest ten element wyjścia z anonimowości. Ale ubogi człowiek, anonimowy pozostał, no można powiedzieć, do XIX wieku, nawet do końca XIX wieku. No ja jeszcze pamiętam, jako dziecko, jak się poszło na cmentarz na Wszystkich Świętych, to był kopczyk ziemi, krzyż i na Wszystkich Świętych, że nie pamiętam, jak się nazywają, takie białe kuleczki, ten, z których krzyże były układane. Z tego były układane. I nawet ta tabliczka ze zmarłym, którą składano na później, że tak powiem, czy zarzewiała, czy coś jej nie było. I przechodząc, nikt nie wiedział, czyj to jest grób. Jak powiedziałem, w XX wieku powrócono do tej rzymskiej, greckiej zasady. A i druga rzecz, właśnie główna aleja to były też najważniejsze miejsca grobowe. Dlaczego? Każdy idąc na cmentarzu główną aleją spojrzy na grób, a tu jest taki ktoś, wspomni go, może zmówi modlitwę, czyli to było miejsce, które też takie dawało większą szansę na zapamiętanie, na pamięć, na modlitwę za zmarłych. No może tyle, żeby nie przeciągać. Czy mają Państwo może jakieś pytania, chcieliby coś, jakąś ciekawostkę może jeszcze usłyszeć? Słucham. Co by Państwo zainteresowało może? To jest taki może niezbyt temat był. Temat wprowadzający w atmosferę już. Zwłaszcza, że zmienia się Wszystkich Świętych. Może jeszcze powiem, profesorze, o tych najstarszych nagrobkach, które są u nas na cmentarzu, bo rozmawialiśmy o tym i też mamy przygotowane materiały, więc rzeczywiście są takie. To znaczy ja o pewnych rzeczach tutaj nie mówiłem z tego powodu, że właśnie mówiliśmy o tym, tutaj mówiła Pani, że jest przygotowywane wydawnictwo, gdzie te rzeczy się pojawią, gdzie będą zdjęcia najstarszych, powiedzmy choćby płyta z grobowca Rozwadowskich, choćby no niestety, ale Państwo pewnie pamiętają, jak w kościele w Pajęcznym po prawej stronie tutaj, gdzie jest ten powiedzmy konfesjonał, stary konfesjonał księdza Muszkieta, że tam był ten taki pomnik z 1810 roku nagrobny w stylu klasycystycznym, no niestety wyniesiony na zewnątrz, kwaśne deszcze go niestety zniszczyły i stoi w tej chwili tam w rogu między kościołem a kaplicą, ale nic nie jest już do odczytania. Nie wiem, czy może ktoś miał jakieś zdjęcie, gdzie te napisy by były, ale na cmentarzu, jak znam, są choćby hrabiego Rozwadowskiego groby. No, nie ma niestety zapisów o osobach pochowanych u nas wewnątrz w kościele, gdyż tak, w dawnych czasach robiono też w miejscu pochówku, chociaż płyta nagrobna nie zawsze była umieszczana w miejscu pochówku. To też musimy wiedzieć, że mogła być ona w jednym miejscu, a zmarły mógł leżeć gdzie indziej. Płyta miała tylko upamiętnić tą osobę. I ponieważ no, wiadomo, że w pańczańskim pogrzebie były dość duże podziemia, duże krypty grobowe,
Wiadomo też było, że sporo osób tam było chowanych. No niestety nie ma żadnych zapisów. A późniejsze zmiany, zwłaszcza odnowienie kościoła po pożarze w XIX wieku, wymiana posadzki, to spowodowało, że te wszystkie ślady, jak gdyby, pochówków w naszym kościele zanikły. Ponieważ na zewnątrz też, że tak powiem, to wszystko zostało zniwelowane i tak dalej. Stąd oczywiście nic nie ma. Ja tak zacząłem troszkę, nie rozwijałem tego tematu, że przecież kościół kiedyś, no to było miejsce spotkań. Przecież sejmiki szlacheckie to odbywały się w kościołach. Na placach przy kościele odbywały się targi. Tutaj, chociaż od czasów średniowiecza cmentarz przykościelny posiadał prawo azylu i zdarzały się sytuacje nawet tego typu, że osoba skazana, jak zbiegła na cmentarz, to nie można jej było aresztować tak długo, jak przebywała na cmentarzu. W związku z tym zdarzały się sytuacje, że tej osobie podrzucano nieco materiału budowlanego, sklecił sobie tam jakieś pomieszczenie i nawet latami mieszkał. Także no, tego typu sytuacje również się zdarzały. No, dzisiaj byłoby to raczej może nie do pomyślenia, ale w dawnych czasach ludzie przychodzili na tym do porządku dziennego, ponieważ on nie mógł wychodzić na zakupy, więc mu znajomi coś tam podnosili i tak sobie żył na tym cmentarzu przy kościele, nawet przez długi okres czasu. No, jak zobaczył, że nikt go nie pilnuje, no to wtedy zbiał. A najstarszy, znaczy najsłynniejszy taki chyba drogowiec, czy krypta pod naszym kościołem, to jest grób Marcina Bielskiego. Myślę, no niestety Marcin Bielski. Ale nie da się już tego. To znaczy nie, wiadomo, Marcin Bielski był u nas pochowany w krypcie pod zakrystią. I to zapiski mówią dokładnie, gdzie on był pochowany. Niestety, jak był pożar na początku XIX wieku, zawaliło się część sklepienia i zawaliły się również krypty. I ja wiem o zasypaniu dwóch krypt, między innymi właśnie tym gruzem, który pozostał, nie wywożono, tylko wsypano do tych krypt i zasypano te krypty. W związku z tym, no, jako, ale z tego co wiem, pod inną częścią kościoła te krypty dalej się znajdują. Gdyby może wezwać tutaj jakichś fachowców z georadarem, którzy by przyjechali, no to mogliby określić wielkość tych krypt i jak duże one powierzchnie znajdują. Chociaż, że tak powiem, czytałem w internecie różne wypowiedzi, że znajdują się tutaj lochy prowadzące od kościoła aż na cmentarz i tak dalej, jakieś podziemia. Nie, nic takiego nie ma, chociaż trzeba powiedzieć, że pod Pajęcznem są lochy, ale to nie są lochy jako tajne przejścia, tylko w dawnych czasach, w XIX wieku, nawet w okresie międzywojennym, budując domy, no pamiętam, to się pierwsze wszystkie murowane domy, łącznie z moim, w którym jeszcze dzisiaj mieszkam, to domy budowane z kamienia wapiennego, z materiału, ale za wydobycie kamienia trzeba było płacić podatek. W związku z tym, co robiono? Studzienkę i następnie wybierano kamień z podziemi. To były takie korytarze szerokości nawet około 2 metrów, 2,5 czasami wysokości. Wydobywano kamień i sprzedawano. Wydobywano kamień do produkcji wapna. Przecież Pajęczno słynęło z produkcji wapna, które nawet wysyłano, nim powstały wapienniki w Piotrkowie Trybunalskim. To Piotrków był budowany z wapna wypalanego w Pajęcznie. Stąd takie właśnie podziemia w Pajęcznie funkcjonują. Ja pamiętam, chodziłem do podstawówki, czyli to były lata 60., gdy na 1 maja, tam gdzie stał kiosk, koło tego kiosku kiedyś zarwało się, no to kilka wywrotek ziemi tam rzucono, żeby tą dziurę zasypać. Ale to nie były jakieś tajne przejścia, jakieś lochy, to nie ma nic, ale na pewno krypty pod kościołem są, bo jak z opowiadań ojca poprzedniego kościelnego, pana Bielskiego, czy Józek to był ten, czy nie, Stefan Józek, tak,
no to gdy ja byłem ministrantem, i, czyli początek lat 60., no to był już to człowiek wiekowy, no to wspominał właśnie o tych rzeczach, że on w nich był. Natomiast później po zrobieniu nowej posadzki, no całkowicie gdzieś te wyjścia jakieś, które tam coś były, zostały ten, także tego wyjścia to nie wiem nawet dokładnie, gdzie ono się znajdowało. Ale na wyobraźnię to te historie zawsze działały i nawet tak rozmawiając na tych różnych naszych spotkaniach, mieliśmy taki pomysł, żeby zebrać różne historie niesamowite, albo takie no nie no zagadkowe, czy może dziwne, związane tutaj z pajęcznem, z jakimiś tajemnicami, albo może czasem to są historie o różnych duchach, strachach, legendach, no to te lochy, krypty nadają się idealnie. Myślę, że można trochę fantazję tutaj puścić. Pan profesor się uśmiecha jako historyk, to trzyma się faktów wiedzy naukowej. Ale legendy, jakieś opowieści ludowe są bardzo ważnym elementem życia kulturowego danej okolicy. Stąd one są, no bym powiedział, takim ważnym też obok źródeł historycznych są ważnym elementem przeszłości regionu. Stąd rzeczywiście no, warto zbierać takie rzeczy. Warto byłoby zebrać. Tak. Warto by było, ja też miałam taki pomysł, żeby władze może się troszkę zainteresowały, wystąpić z taką inicjatywą zebrania i w bibliotece na przykład umieścić w jakiejś formie, może elektronicznej, choćby stare różne prace magisterskie dotyczące choćby pajęczna naszego regionu. No przecież są wspaniałe praca pana Dłubaka o obyczajowości na naszym terenie. Rzeczy, o których powiedzmy różne przyśpiewki, wiersze i tak dalej, o których no dzisiaj już no nie ma czegoś takiego na weselach, to wszystko są, a zebranie czegoś takiego byłoby takim fajnym zbiorem wiadomości. A potężna to była praca, bo ją miałem i przeglądałem, także ciekawy zbiór wiadomości, który no naprawdę dla dzisiejszego pokolenia, to dla nich to już jest no całkowita abstrakcja. Tak jak powiedzmy, no, zbierając też te informacje o cmentarzu, sporo wiadomości zebrałem, tak jak chciałem mówić o obrzędowości pogrzebowej, jak to wyglądało i tak dalej, kiedy chowano w trumnie, kiedy nie, kiedy w ogóle katafalki wprowadzono. No to jest cały też no, dłuższe spotkanie, żeby omówić taki proces, powiedzmy, zmian w obrzędowości pogrzebowej, no, której powiem, że wiele z tych obrzędów, które powstało w XIV wieku, to ja jeszcze jako dziecko, będąc na jakichś tam pogrzebach rodziny, to jeszcze mogłem obserwować te zwyczaje z XIV wieku, które tutaj były. I przetrwały. I no, tak. Pan tu pięknie mówi o tej obrzędowości. Nie wiem, czy miał pan kiedyś okazję zapoznać się z takim rodzajem obrządku. Mianowicie, nie powiem, w której to parafii, bo to nie na naszym terenie, ale miałem okazję się o tym przekonać. Idzie pogrzeb i trumne nie niosą tak prosto, tylko na bok. No to ja się pytam, co się dzieje, żeby tak z tą trumną na bok. A mój panie niosły na prosto, to chrapie i chrapie. Ale nie nosimy go jeszcze gdzieś po płotkach na skrzyżowania i tak dalej. No bo to właśnie tak wygląda. Z pogrzebu z domu się nie szło do kościoła, to zmarły musiał pożegnać się z całą okolicą bliższą i dalszą, także cały ten kąt pogrzebowy to czasami dość długo chodził, zanim trafił do kościoła. Chociaż tak a propos, jak to pewnej pani zmarł mąż i widząc, co się święci, kazała bardzo szybko, żeby władze miasta wygładziły drogę aż na cmentarz. A dlaczego? Bo jak go pierwszy raz chowałam i na wybojach burz trząsło się obudzi. Wyszło nam, natomiast dużo humoru, kabaret i
humor mimo takiego tematu dosyć poważnego. No myślę, że już rzeczywiście wprowadzającego w nastrój niedługich, niedalekich świąt, wszystkich świętych zaduszek. Zresztą odwiedzamy groby i zapewne wkrótce wszyscy odwiedzą, zobaczą ten nasz cmentarz, można będzie się przejść i będzie można poczytać na tablicy, która też wkrótce stanie przy cmentarzu parafialnym, na Matusowcu, tam będzie upamiętnione cmentarzysko halsztackie i jeszcze kilka miejsc, które będą też dla Państwa niespodziankami. Temat, jeżeli chodzi o takie już specyficznie lokalne tutaj informacje, fotografie, będzie też w albumie. Także myślę, że to jest pierwszy wykład. Jeszcze planujemy kilka, jakiś spacer po mieście tymi śladami miejsca, które będą warte, że jako historycznie jakoś takie do zapamiętania. Będziemy informować, zapraszamy Państwa już teraz. Natomiast bardzo proszę, jeżeli chcecie Państwo się podzielić jakimiś swoimi na przykład starymi fotografiami, czy dokumentami rodzinnymi. Znaczy nie to, że oddać na... Nie, może być skan oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma możliwości, tutaj Pan Robert w Bibliotece Miejskiej bardzo nam chętnie i dobrze skanuje fotografie, takie, które będziemy wykorzystywać w publikacjach, czy na stronie naszej, czy na naszym Facebooku towarzystwa. Więc można tutaj przyjść i myślę, że tutaj Pan Robert, Pani Ania są osobami, które zaopiekują się Państwa zbiorami rodzinnymi i na pewno nic im się tutaj nie stanie. A one mogą być ocaliną od zapomnienia. Czasami to są zdjęcia takie okolicznościowe, gdzieś tam z jakiejś wydarzenia, ze szkoły, z jakiejś uroczystości. Coś, co zupełnie przenosi nas rzeczywiście w inne czasy. Można to zachować w pamięci, można to ale utrwalić. Też potrafi nam coś wyjaśnić, bo na przykład ja jako dziecko mieszkałem na ulicy Górnej i jak się wychodziło tutaj do skrzyżowania Częstochowskiej, Mickiewicza, Kościuszki, to mówiło się, idzie się do figury. Ja na to nie zwracam uwagi. No, ale mamy zdjęcie, gdzie właśnie jest ta kapliczka, gdzie była figura Matki Boskiej, prawda? I kiedy była robiona przebudowa, ona została rozebrana, sama figura została przeniesiona do tej kapliczki, która teraz jest na Rogu Wiśniowej i 1 maja. Tak. Ale no, człowiek tego nie wiedział. Mówiło, idzie się do figury. Figury już nie ma, nazwa pozostała. Dziś oczywiście te nazwy też troszkę uciekają z ludzkiej pamięci, ale no, jak mówię, takie zdjęcie i wyjaśnia już, jak to było. Człowiek, czegoś, co dzisiaj nie ma, no można zobaczyć na starej fotografii. A nawet dla mnie to ta fotografia była trudna do jakiegoś określenia, gdzie jest to miejsce, bo nie ma już tych miejsc w Pajęcznie, to już w ogóle nie istnieje ta rzeczywistość, chociaż ta ulica jest, ale wszystko się zmieniło i ta figura zupełnie, wydawałoby się, że to jest zupełnie jakieś inne miasteczko, a jednak tak, są no właśnie ludzie, którzy to pamiętają, że była ta figura. To jest niesamowite, więc takie miejsca warto takie zdjęcia ocalić od zapomnienia. Można to przysłać przez naszego Facebooka, stowarzyszenia, można po prostu tutaj się skontaktować, można dzwonić, można napisać do nas. Zostawić nawet i w gminie, jeżeli tak Państwu wygodnie. Ale już dzisiaj raczej nikt do figury nie chodzi, prawda? No dzisiaj. A pamięta się, to jest ktoś, kto pamięta, że tak było i super sprawa. Ale kto na przykład z Pajęczna wie, gdzie u nas w okolicach miasta uboga wszyscy nazwy jeszcze znają, prawda? Radzimówek. Jeszcze co niektórzy Radzimówek pamiętają, a Krzywdy? O, Krzywdy. A na Wierzbach, bo jeszcze takie coś było. No Wierzby, tam był piec do wypalania wapna na Wierzbach. No tak. I właśnie mamy takie to też wiecie, tak? No. Te Wierzby, no oczywiście dostaliśmy to akurat od pana Mateusza Gańskiego, to tam ze zbiorów rodzinnych. On wie, gdzie te Wierzby, tak? No to są takie miejsca. Marku, chciałeś coś powiedzieć? Chciałbym właśnie przy okazji właśnie tej figury, przypomniało mi się, że wiele lat temu próbowaliśmy odtworzyć, też szukaliśmy zdjęcia. O, zdaję, może będzie lepiej. Też figura jedna, figura Marka. To jest tutaj na uchu, powiedzmy, Sienkiewicza i powiedzmy, Wieluńskiej.
No i też poszukiwaliśmy po prostu, jak to wyglądało do tego już nie dotarli. Dlatego, jeżeli by ktoś miał, to było też ciekawostka. Bo to też jest figura, która istniała, a też w sumie gdzieś zaginęła po prostu ta informacja i też już w sumie się o tym nie wie. Jeszcze o tej figurze Matki Boskiej ludzie bardziej pamiętali niż o tej drugiej posesji miasta. Mój wuj tam miał posesję. No. Proszę Państwa, myślę, że tak, część oficjalna, gdyby możemy tutaj zakończyć. Wielkie brawa dla...